Scena Jarmarku Świętego Dominika, jak co roku, zamienia się na chwilę w Centrum Kultury Kociewskiej. Na Targu Węglowym w Gdańsku odbyła się 12. edycja unikatów Skociewia. Unikaty Skociewia uważamy za otwarte. Tak jak co roku spotykamy się na początku sierpnia, żeby zaprezentować turystom i gdańszczanom dorobek artystyczny, dorobek kulturalny, ale też tradycję Kociewia, która jest integralną częścią Pomorza. Nie różnimy się specjalnie od innych Polaków, od innych Europejczyków, ale mamy swoje odrębności, o których chcielibyśmy dzisiaj turystom, naszym gościom opowiedzieć, tak jak co roku. Unikaty Skociewia są wpisane w tradycję Jarmarku Świętego Dominika już od 11 lat. Wprawdzie jarmark ma lat 756, ale to i tak piękna tradycja. Fantastyczna, kolorowa, pozytywna, radosna, doskonale zorganizowana impreza, która przepięknie przedstawia kociewski folklor, kociewską historię, ale też i kociewską współczesność. Zatem pomysł doskonale, jeżeli gdzieś się Kociewie ma promować, to my z przyjemnością przyjmujemy ich na Jarmarku Świętego Dominika. Występy wokalno-taneczne, rycerskie walki oraz przede wszystkim przysmaki. Wszelkie wyznaczniki dobrej zabawy mogliśmy odnaleźć w czwartek właśnie za sprawą kociewiaków. Proponuje mi na stoisku jagodzianki, chleb ze smalcem, grzyby w słoikach, suszone, kurki. Mamy pyszne pierogi, tutaj pani nas zachwala. Smakuje, degustuje pani z Tczewa. Mamy bigos świetny, chleb ze smalcem, no i ciasta. Młodziak kociewski, czyli drożdżówkę. Wielu młodym osobom chcemy przekazać właśnie poprzez ubieranie się w zbroję, zakładanie hełmu, mieczy, jak to jest być rycerzem, jak to jest wojować sobie w średniowieczu. Staramy się przede wszystkim jak najbardziej przybliżyć kulturę wczesnego średniowiecza i to jest nasz główny cel tutaj. Jak zwykle wiele atrakcji dla państwa przygotowaliśmy w namiotach, ale także i na scenie. Mamy rzeźbiarzy: Marek Zagórski, Zenon Pląskowski, Jan Milecki, który prezentuje rzeźbę, ale także prezentuje pracę jego żony, czyli biżuterię z bursztynu. Kultura kociewska w pełnym rozkwicie. Pozostaje nam tylko pogratulować lokalnej społeczności za umiejętność organizacji oraz zaprosić na kolejną edycję Unikatów z Kociewia. Już dzisiaj zapraszam wszystkich widzów Północnej TV za rok do Gdańska, żeby osobiście przekonać się, z czym je się Kociewie. Mamy nadzieję, że za rok impreza będzie równie udana, aby po raz kolejny poczuć w Gdańsku prawdziwego ducha Kociewia. Polecamy również zobaczyć kociewski skowrunek w Skarszewach oraz powiat starogardzki. Rusza termomodernizacja. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.